Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na MSPO Targach w Kielcach i chciałem Państwu kilka słów powiedzieć o tym pojeździe, który Państwo widzą. Jest to pojazd nowoczesny, nowy, który jest olbrzymią innowacją w klasy światowej. Po raz pierwszy prezentowany na targach militarnych w Polsce na pewno i na świecie także. Pojazd ten, jak Państwo mogą się domyśleć, jest pojazdem elektrycznym i specyfika jego jest taka, że powiedziałbym, tam gdzie Cię nogi doprowadzą, my dojedziemy. Pojazd jest o szerokości mniej więcej 66 cm, czyli wciśnie się w każdą szczelinę. Bardzo silny, o bardzo dużej mocy, silnik elektryczny, który może udźwignąć na tym pojeździe, który widzimy, około 150 kg i do tego jest jeszcze wózek, czyli przyczepka, która może też wziąć na 250 kg. Także razem mamy około 400 kg obciążenia, co jest bardzo dużo. Oczywiście ta przyczepa jest także elektryczna, sterowana komputerowo, także jeden pojazd na drugi nie ma żadnego wpływu. Na każdej powierzchni może działać, na piasku, w górach. Jego przeznaczeniem głównym jest tak zwane, powiedziałbym, rescue, co się nazywa ogólnie, czyli po polsku bym to nazwał ratunkowość lub rozpoznanie wojskowe i także wszelkiego rodzaju działalność taka jak na przykład służby graniczne, służby, które chronią naszych granic, oczywiście przy jakichś dużych zaburzeniach terenowych, gdzie jest bardzo ciężki dojazd, można wjechać, można transportować chorych i itd. W zasadzie wyobraźnia nasza może dać do tego bardzo, bardzo dużo różnych zastosowań. Na przykład lasy, rolnictwo. Prawie, że nie ma końca. Ostatnio na przykład zastosowanie znalazł w tunelach kolejowych, gdzie nie ma prawie pojazdu, który może wjechać do tunelu, zakręcić i wrócić. Ten pojazd może to dokonać. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.